Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Wbrew pozorom to będzie istotny mecz dla wrocławian. Przed nimi przecież rywalizacja w fazie play-out. Ostatnia kolejka w fazie zasadniczej. Jedziemy do Bydgoszczy w niedzielę 3. Mecz o godzinie 18. A gramy tam oczywiście o awans. Chcemy wygrać ten mecz. Pewnie jak ugramy, to da nam to przewagę w play-outach, przewagę boiska. Jeżeli nie wygramy, to przypuszczalnie będziemy grać, że tak powiem, mecze na wyjeździe. Rozpoczynamy od meczów wyjazdowych, potem gramy mecze u siebie. Play-outy to są do trzech meczy wygranych, czyli dwa u siebie, dwa na wyjeździe i decydujące ewentualnie u siebie. Sezon zbliża się do końca. Młodzi koszykarze w barwach klubu z Wrocławia sporo czasu spędzili na parkiecie pierwszej ligi. To jest głównym założeniem na ten sezon, dodaje Libental. Naszym celem, tak jak na początku mówiliśmy, jest ogrywanie młodzieży. Mocno walczyliśmy, niewiele zabrakło do tej naszej strefy bezpiecznej, czyli miejsce 9-10, gdzie byśmy już zakończyli sezon. Niestety tak się nie stało, gramy utrzymanie, myślę, że ze skutkiem pozytywnym. Wyniki rezerw Śląska w pierwszej lidze w dużej mierze były związane z prowadzeniem pierwszego zespołu, czyli drużyny w ekstraklasie. Na początku sezonu było trochę zamieszania w pierwszym zespole, stąd perturbacje też u nas na dole w pierwszej lidze, bo byli chłopcy potrzebni do grania, trenowania w pierwszym zespole w ekstraklasie. No i u nas tak to różnie nieraz wyglądało, że razem nie trenowaliśmy, że na mecz wyjeżdżaliśmy praktycznie bez treningu wspólnego. No i stąd te wyniki były takie raz lepsze, raz gorsze, bo w moim zdaniem uważam, że zespół mamy naprawdę na pierwszą ósemkę, czyli na play-outy, znaczy na play-offy, a nie na play-outy. Ale no to mówię, te zagrożenia, które były, ekstraklasa, pierwsza liga, spowodowały to, że gramy teraz o mecze o utrzymanie się w pierwszej lidze. Śląsk będzie faworytem fazy play-out, tym bardziej, że do tej części rozgrywek wrocławianie przystąpią w najmocniejszym składzie. No wszystko jest możliwe. No wiadomo, że my będziemy grać już w pełnym składzie z Norbertem i Maxem Kulonem, z Arturem Nęczakiem, Pawłem Rozem, Przemkiem Hańszem, że będziemy mieli wzmocnienia z pierwszego zespołu i myślę, że ten wynik w play-outach powinien zakończyć się pozytywnie, na naszą korzyść oczywiście, na to liczymy, bo no, że tak powiem, za sezon, za rok chcemy w kolejnym sezonie grać już, znaczy chcemy dalej grać w pierwszej lidze. Wrocławianie przed ostatnią serią sezonu zasadniczego zajmują w lidze 13 miejsce, a początek meczu w Bydgoszczy w niedzielę o godzinie 18. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl